Kurczę, jak to się rozwiązuje tę całkę potrójną, krzywoliniową, powiązaną... Co robisz? Rozwiązuję zadanie domowe. A nie chciałbyś sobie może przerwy zrobić i pograć trochę? Ja to mogę sobie w sapera pograć na tym komputerze. Ale zobacz, ja tutaj mam taki najnowszy laptop i na nim można grać na przykład w Cyberpunka. To jest Cyberpunk? Chcesz sobie pograć? Wow, no chętnie, oczywiście. No, tego wywalamy. Ale jadę sobie na motorze, ale to dobrze wygląda, wow. Jakiego laptopa wybrać dla ucznia lub studenta? Wybór nie jest prosty, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że musi być to maszyna w pełni uniwersalna. Ma przecież sprostać nie tylko znalezieniu odpowiedzi na zadanie z polskiego w Google, ale musi poradzić sobie także przy pracy kreatywnej, programistycznej, czy w końcu w grach wideo. Każdemu przecież należy się chwila relaksu po ciężkim dniu pełnym nauki i odrabiania zadań domowych. Pytanie brzmi, czy takie uniwersalne urządzenie w ogóle istnieje? To są najnowsze laptopy Lenovo z rodziny Legion, zasilane kartami Nvidia GeForce RTX serii 3000. Producent twierdzi, że oferują one wszystko to, o czym mówiłem przed chwilą, a nawet jeszcze więcej. Zaintrygowani? W takim razie zapraszam Was do oglądania najnowszego odcinka na kanale Technostrefa. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z markami Lenovo oraz Nvidia, które dostarczyły nam dwa omawiane dziś laptopy do testów. Jeden z tych laptopów pozycjonowany jest jako konstrukcja dla ucznia, drugi zaś skierowany ma być dla studenta. Ale co takiego je odróżnia i sprawia, że mają być to warte uwagi propozycje? Zacznę od laptopa dla ucznia, Lenovo Legion 5 Pro, którego wyposażono w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060 w najmocniejszym wariancie, który można znaleźć w laptopach. Do tego w obudowie Lenovo umieściło wszechstronny procesor Intel Core i7 z 12 generacji. Zanim jednak o tym, co w środku, kilka słów o właściwościach zewnętrznych. Lenovo zamyka potężne i wydajne gamingowe maszyny w niewiele zdradzających obudowach. I nie inaczej jest w przypadku Lenovo Legion 5 Pro z 7 generacji tych komputerów. Z zewnątrz ten laptop zupełnie nie sprawia wrażenia gamingowej bestii, jaką jest niewątpliwie od środka, co w przypadku komputera, który w tym wypadku kierowany jest przede wszystkim dla uczniów, czyli ma służyć głównie do nauki, jest zdecydowanie na plus. W tym modelu nawet klawiatura nie zdradza, co się kroi w środku. Jak widzicie, jest to pełnowymiarowa klawiatura z dedykowaną sekcją numeryczną i co istotne białym, regulowanym podświetleniem, a nie tym w wersji RGB. Nad nią jest oczywiście ekran i to nie byle jaki. Matryca ma przekątną 15,6 cala i proporcje 16:9. Rozdzielczość 1440p, odświeżanie 165 Hz i wsparcie dla technologii G-Sync. Na dokładkę jest jeszcze Dolby Vision i 100% pokrycie palety barw sRGB. Pakiet jest to raczej gamingowy, ale nada się idealnie także do pracy w programach graficznych czy do montażu wideo. Na pokładzie jest także arsenał portów. Trzy klasyczne gniazda USB w standardzie 3.2 generacji pierwszej, czyli o przepustowości do 5 gigabitów na sekundę. Warto dodać, że jedno z nich jest zawsze aktywne, żeby na przykład naładować telefon, nawet kiedy laptop jest wyłączony. Poza tym na obudowie są dwa złącza USB-C zdolne do przesyłania danych z prędkością do 10 gigabitów na sekundę i z obsługą standardu DisplayPort 1.4 do przesyłania obrazu. A ponadto jeden z tych portów pozwala na ładowanie laptopa z maksymalną mocą nawet 135 W w technologii Power Delivery. Co niezwykle istotne, jest tutaj także jeden port Thunderbolt 4. To niezwykle potężne złącze pozwalające znacząco zwiększać możliwości każdej maszyny, w której jest zastosowany, poprzez super szybkie dyski, stacje dokujące czy nawet zewnętrzne karty graficzne, chociaż w tym przypadku nie jest to konieczne, bo karta graficzna wbudowana jest tutaj naprawdę wysokich lotów. Więcej o standardzie Thunderbolt 4 dowiecie się z innego naszego filmu. Jeśli zaś chodzi o komputer dla studenta, to mam tutaj laptopa Lenovo Legion 7. Ten wyróżnia się potężną kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 Ti i to w wersji z aż 16 GB pamięci podręcznej. Do tego jest jeszcze bardzo wydajny procesor Intel Core i9 z 12 generacji oraz 32 GB pamięci RAM, także zestaw iście wydajny. Takie połączenie zapewnia odpowiedni zapas mocy, który powinien sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom w trakcie studiów, no i przede wszystkim
rozrywce po zajęciach. Ten model, podobnie jak poprzedni, nie krzyczy na wszystkie strony, że jest konstrukcją przeznaczoną dla graczy. Lenovo w swoich seriach gamingowych dba nie tylko o wysoką wydajność, ale i o wzornictwo, które jest stonowane i eleganckie. Oczywiście nie namawiam was do złego, ale jeśli jakiś wykład nie będzie specjalnie interesujący, to będziecie mogli niepostrzeżenie odpalić nawet najnowsze gry i być może, powtarzam, być może, znacznie ciekawiej spędzić najbliższe zajęcia. W tym miejscu nie bez znaczenia jest wyświetlacz. W tym laptopie znalazła się matryca 16-calowa o rozdzielczości 2K i o proporcjach 16:10, a także z odświeżaniem 165 Hz. To świetny kompromis pomiędzy gamingowymi możliwościami oraz wygodną i efektywną pracą. Do tego macie jeszcze maksymalną jasność na poziomie 500 nitów, czyli całkiem wysoko, z obsługą HDR-a, a także z obsługą G-Synca, o którym opowiem za chwilę. Jednak ten laptop budzi podziw nie tylko pod względem specyfikacji, ale i pod względem oferowanych portów. Oczywiście znalazły się tutaj klasyczne porty USB, ale najistotniejsza jest obecność dwóch aż gniazd Thunderbolt 4. Do tego są jeszcze dwa szybkie USB-C, w tym jedno w standardzie 3.2 generacji drugiej z obsługą DisplayPort 1.4 do przesyłania obrazu i z ładowaniem PDO mocy aż 135 W. Dla tradycjonalistów albo uczelni, które nie poszły jeszcze z duchem czasu, jest także klasyczne HDMI. No VGA nie ma, ale mam nadzieję, że to wam się raczej nie przyda. Tym bardziej, że HDMI może przesyłać obraz o rozdzielczości aż 8K przy 60 klatkach na sekundę. Jak mogliście zauważyć, obydwa te laptopy są wyposażone w karty graficzne Nvidia. I teraz o tym nieco więcej. W laptopie dla ucznia znalazła się karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060, a w modelu dla studenta znalazł się układ 3080 Ti. Te zostały połączone z odpowiednio mocnymi procesorami, a to jest kluczowe po to, żeby żaden komponent nie ograniczał się wzajemnie. Są to procesory Intel Core z 12 generacji. Te układy wprowadziły sporo zmian w architekturze. Intel wdrożył rozdzielenie na dwa rodzaje rdzeni, wydajnościowe i energooszczędne. To między innymi dzięki temu te układy są bardzo wszechstronne. W skrócie, można jednocześnie wyciskać z tych kart graficznych siódme poty i zachować płynność obsługi komputera poza grami czy programami, które mają wysokie zapotrzebowanie na cenną moc obliczeniową kart graficznych Nvidia GeForce RTX. No i też wiadomo, że kwestie oszczędności energii tutaj wchodzą w grę, bo kiedy używamy tych energooszczędnych rdzenie procesora, no to wiadomo, że też komputer pobiera mniej energii z gniazdka. Więc finalnie aplikacje takie jak przeglądarka internetowa czy komunikator działają na innych rdzeniach niż gry. A jak już przy graniu jesteśmy, to Nvidia może pochwalić się całą gamą najróżniejszych technologii, których głównym zadaniem jest umilenie rozgrywki. Sprzętowe wsparcie dla takich technologii jak Ray Tracing czy też DLSS to już praktycznie ikona gamingu, która sprawia, że gry wyglądają niesamowicie. Za sprawą naturalnego oświetlenia generowanego w czasie rzeczywistym i jednocześnie tego, że gry lepiej działają dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Te technologie wykorzystują nie tylko nowe produkcje takie jak Dying Light 2, God of War czy Cyberpunk 2077, ale i starsze tytuły, które dzięki nowym technologiom otrzymują nowe życie, jak choćby Portal RTX, który już niedługo trafi do wszystkich w nowej, niesamowitej odsłonie. Prawdziwi gracze, szczególnie ci, którzy upodobali sobie rozgrywki sieciowe, powiedzą wam, że nie liczy się grafika, a liczba klatek na sekundę. I tutaj mają ci ludzie oczywiście rację i Nvidia także ma w tym temacie nieco do powiedzenia. O tym, że najpopularniejsze tytuły e-sportowe na tych komputerach będą działać jak marzenie, nie muszę chyba was przekonywać, ale Nvidia dodaje tutaj swoje 3 grosze. Obydwa laptopy są wyposażone w ekran, który wspiera technologię G-Sync oraz oferuje odświeżanie na poziomie 165 Hz. Do tego dochodzi także technologia Nvidia Reflex, która dba o zapewnienie maksymalnie jak najniższych opóźnień w generowaniu kolejnych klatek gry. Wszystko po to, by zapewnić maksymalną przewagę na wirtualnym polu bitwy. Te elementy składają się na program Frames Win Games, skupiający się głównie wokół najpopularniejszych tytułów ze sceny e-sportowej, takich jak Valorant, CSGO czy Warzone. No dobra, gry grami, ale czasami trzeba je zamknąć, no bo przecież te laptopy miały być głównie do nauki. I tutaj też Nvidia ma w swoim portfolio całkiem sporo najróżniejszych aplikacji i narzędzi wykorzystujących możliwości ich kart. Także nie są to tylko karty gamingowe. Program taki jak Nvidia Broadcast czy platforma Nvidia Studio to zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo najróżniejsze
Aplikacje do obróbki grafiki czy wideo, a także choćby silniki do tworzenia gier wykorzystują moc obliczeniową kart Nvidia GeForce RTX. Dla przykładu choćby obróbka filmów w programie DaVinci Resolve, który wykorzystuje rdzenie CUDA obecne na kartach Nvidia. Dzięki nim czas renderowania gotowego filmu skraca się diametralnie, a i sama obróbka jest znacznie przyjemniejsza. To można odnieść do najróżniejszych programów, jak choćby do obróbki zdjęć czy generalnie grafiki w pakiecie Adobe, ale nie mogę tutaj zapomnieć o osobach, które pracują w 3D. Aplikacje takie jak AutoCAD czy Fusion 360 będą działać o wiele lepiej przy wsparciu dedykowanych kart graficznych Nvidia GeForce RTX. Pozwalają one także na przeprowadzenie zaawansowanych symulacji. Taki sprzęt, szczególnie na studiach inżynierskich, to nieoceniona pomoc naukowa. W tym miejscu muszę wspomnieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wymagające gry czy programy potrzebują sporo zapasu mocy do szybkiego działania, a komponenty gwarantujące odpowiednią wydajność potrzebują odpowiedniego chłodzenia. Obydwa te laptopy zostały wyposażone w najnowszy system chłodzenia Lenovo ColdFront 4.0. Głównym elementem całego zestawu jest specjalna komora parowa, która dba o szybkie i równomierne oddawanie ciepła z podzespołów, a w szczególności procesora i karty graficznej. W połączeniu z odpowiednio poprowadzonymi ciepłowodami, 4 wylotami ciepłego powietrza i 2 sporymi wentylatorami sprawia to, że laptopy zachowują swoją wysoką wydajność nawet przy długotrwałym i bardzo dużym obciążeniu. A to wszystko jak zresztą widać na załączonym obrazku, przy zachowaniu smukłości obudowy. Tym samym, niezależnie od wybranej przez Was ścieżki edukacji, te laptopy mogą okazać się nieocenioną pomocą. Bez względu na to, czy zajmujecie się fotografią, grafiką, czy chcielibyście tworzyć produkcje filmowe, czy nawet spróbować swoich sił w game devie, te laptopy temu wszystkiemu podołają. Jednak to oczywiście nie jest kres ich możliwości, bo równie dobrze sprawdzą się w wykonywaniu skomplikowanych obliczeń, w programowaniu czy kompilowaniu kodu. I o ile moc obliczeniowa stoi tutaj na piedestale, to Lenovo udało się zamknąć ją w bardzo eleganckiej i nie rzucającej się w oczy obudowie, która skrywa także świetne ekrany oraz ogrom najróżniejszych portów, które sprawiają, że są to prawdziwie uniwersalne laptopy. A co Wy sądzicie o najnowszych laptopach od Lenovo z serii Legion? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem oraz napiszcie także, czy Wam też czasami zdarza się podczas lekcji albo wykładu uciąć krótką rundkę w jakąś grę, żeby się nieco odstresować. Czekam na Wasze komentarze, a linki do obu tych modeli znajdziecie naturalnie w opisie pod tym filmem. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, udostępniajcie go i zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej materiałów i ciekawych produkcji. Trzymajcie się, mówił do Was Szakal, pa pa!